Witam Was bardzo serdecznie, przy tym Konradowi, to jest kolejny odcinek z symulatora X-Plane 11. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż w poszukiwaniu przygód i wrażeń. Mówiło się inaczej, to ciśnienie ustawia. Wiem, mieliśmy silniki już uruchamiać, ale jeszcze sobie pamiętajcie. Musi ustawiać ciśnienie. Tak, mamy 1012 hektopaskali. Tutaj też można ustawić. Dobra. I Sofetti demonstration. Ladies and gentlemen, we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt, insert the metal fittings one into the other, and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight, as we may experience turbulence. The Boeing 757-200 airliner has 10 emergency exits, 4 forward, 2 aft, and 2 over each wing. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, floor level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by moving the handle in the direction of the arrow. Each door is equipped with an inflatable slide, which may also be detached and used as a life raft. Oxygen and the air pressure are always being monitored. In the event of a decompression, an oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head and breathe normally. Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to the mask. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask on first, and then assist the other person. Keep your mask on until a uniformed crew member advises you to remove it. In the event of an emergency, please assume the bracing position. Lean forward with your hands on top of your head and your elbows against your thigh. Chest is located in a pouch under your seat or between the armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Slip it over your head, pass the straps around your waist, and adjust at the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord, only when leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpieces. Use the whistle and light to calculators, CD players, laptop computers may be used when the seatbelt sign is off or when permitted by the crew. Mobile telephones, remote controlled toys, or any electronic devices operating with an antenna must be turned off at all times. We remind you that this is a non-smoking flight. Please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish you all an enjoyable flight. Thank you. Prawy silnik gdzieś się uruchamia.
No i też pionid można już włączyć. Primer, na jakim poziomie ja wypełniłem primerę? Jeszcze do tej chodziłeś? Pisze nigdzie? No szkoda. Ja bym się z chęcią tego dowiedział. No uznajmy, że jest dobrze. Dobrze, silniki działają. Załączyłem blidy z silników. Izolacja nie będzie. Jej peel off. Blid. Ale tam silniczko z tej ładnie działają. Młode paczki się nie chcą cały czas łączyć. A nie, bo to jest ten, a tu się wiem. Pięć tutaj na auto. Też na auto 3 i ty pan w tym samolocie, bo 16 stopni pasażerowie siedzą. Zimno trochę. Nie powiem. Dobra, kurde. Objeżdżaj, kurde. Będziemy się wypychać. Nie wiem, jak to za bardzo funkcjonowało w tym samolocie. To tu jeszcze się wyświetla. Teraz. To ja. Może teraz bym to ja zrobiłem, ja ten wentylator opuściłem od ten produkcji energii elektrycznej. Kiedy ten? No kiedyś wróci. Przestaną działać w powietrzu. No cóż. Znaczy odblokowałem, że nie opuściłem, widzę. Dobra. Działamy. Dobrze, nie wszystko wiem. Załączmy sobie tylko mapkę. Potrzebujemy dojechać na pas numer 15, czyli ten. Ale silny wiatr mamy w tej Warszawie, dobra. Widzę, że do tego. Potrzebujemy wpisywać. Szybciej wypychać się pysznie da, więc... No cóż. Jakby się ktoś pytał, ja ręcznie kręcam tym samolotem, poruszając joystickiem, dać jak ruderem. Hej, no tak, no wy jeszcze nie możecie nie wiedzieć o tym. W tym odcinku będziemy korzystać od joysticka. Przyciszę trochę jednak komórkę, żeby nie było za głośno. Oczy, no jak silniki są uruchomione, to możecie mnie nie słyszeć. Więc wypychamy, zacznijmy jeszcze bardziej zakręt brać.
niestety tu nie ma żadnego automatu wypychającego. I pięknie. Parking break. Idź pan z tym. Jedziesz, jedziesz. And break off. Taxiway. A tak, podjedziemy tu. Następnie będziemy stajeć tutaj i tutaj. Aż do tego opasa. Rozumiemy? Rozumiem. Więc tu w lewo, tak? Nie, jeszcze nie. My unieśmy tutaj. Dajmy trochę mocy niż na biegu jałowym tym silnikom. I do 30% podobno się mówi, a teraz to nie wiem czemu tyle. Dobra, i ustawmy sobie tutaj wysokość na 3,6. Zero. Klapy. Niech to powinien też być strzeźni od tych klap. Piątki. O jest, no dobrze, klapy piątki. 50. 50 i to niech zostało. Na z tej znaczy się, o. Nie, piątki wystarczą. Dobra. Zwolnijmy trochę. Landing lights on. Silniki w pozycji continue. Paczki off. Wszystko w porządku. Też jest wszystko w porządku. Dobra.
Czemu IPO nie wyłączyłem w końcu? Myślę, że wyłączyłem. No bo ja tylko te lidy wyłączyłem o tej chwili. No, no tak. Jeszcze teraz to się nic nie stało. Muszę wyłączyć. IPO generator też. I zastartujemy. N1, N1, stabilize i full mod. Positive climb, G-Rap. Trochę trymerem się podratowałem. I do niej lecimy. Klapy w dół. Jeszcze bardziej klapy w dół. Autopilot on. Enough. Do zewnętrznej, zobaczmy, uwaga, będzie głośniej. Pięknie. Normalnie mi się podoba. Ja lubię takie loty. Jesteśmy powyżej 10 tysięcy stóp. Landing lights off. Do tej też nie się wyłączam. No. Też. I to od pasażerów. Auto. Auto. No,
miejsca, prędkość wznoszenia na 0,0. Niech też trochę prędkość rośnie. Dzięki za 500. Niech się zwiększy trochę prędzej w machach. Niż pędzła. Problem autotrotu. Direction. Myślę, że 7-8 macha będzie dobrze. Nie 7-8, tak. 8. 4. Control to flap over speed is about to be. Nie wiem, chyba po prostu wtedy się to nie wlicza. I nie lecimy za szybko stanu. No od razu po starcie się ono pojawiło. W jakim naszym Edenie jestem. Ciśnienie 1008. Morski nie spa ziemi. 8 węzeł wiatru. Okej, trzeba pasażerom powiedzieć. To już teraz automat leci.
No, musisz tutaj dziecko to wnosisz. Niż na jedną pełną osiągnięcie. I zaczyna mi się nie podobać z tymi prędkościami, jakbyś coś tu zrobił. Ma autotrenera nawet, no fajnie. Widzę, że ta kreska tu się rusza. Widzicie, ja. Kreska się rusza. O, to jest tam te klapy, z tym można. Do mnie kliknęli. Dzień dobry, że jest problem techniczny z klapami. Się podobałem te powiadomienia o tych lotniskach. Czyli tyle tych lotnisk pogrzewałem i teraz mam. Nie, tylko u was klatkuję, mam 20 FPS-ów. 24. Czasami mniej. Zależy jak się pogoda ładuje i teren. No cóż, to jest X-Plane 11. Bez nagrywania też mam tyle. Uwierzcie mi albo nie, ale nie mam 100% życia nigdy pod zespołów. Ciekawości są sprawne. Nie, a teraz się zgadza. Mam 90... pomiędzy 90 a 100% zużycia procesora, z czego 80 zżera X-Plane. Graficznego zużywam 40. Jak bym sobie dziś tu refleks dołożył od razu, to... graficzny też by miał 40, ale bym miał mniej. Zbliżamy się do osiągnięcia widzę wysokości przelotowej. Więc uruchommy sobie teraz speedy. Sam się nawet uruchom. Nie, nie. Yeah.
reszta już będzie w następnym. Komentujcie, subskrybujcie i ja się do zobaczenia na razie, cześć, pa.